Dzień dobry, oglądają Państwo wiadomości telewizji Imperium. We wtorkowym wydaniu policja straszy złodzieja publikacją nagrania z monitoringu, licząc na jego zdrowy rozsądek. Gliwickie Stowarzyszenie i kulturalna aktywistka Agnieszka Batuk zostali lokalnymi bohaterami. Za chwilę więcej na ten temat, zaprezentujemy też pomysły mieszkańców na ulicy Zwycięstwa i wybierzemy się do pracowni rzeźbiarza i twórcy witraży, która znajduje się właśnie na tej ulicy. Karolina Chlewicka, zapraszam. Na razie bez publikacji wizerunku, ale za to z dokładnymi szczegółami, policja poszukuje mężczyzny, który 6 sierpnia przed godziną 10, wykorzystując moment nieuwagi personelu, wyniósł 2 butelki markowego alkoholu ze sklepu. Całość nagrała kamera monitoringu. Wartość skradzionego towaru to ponad 500 zł. Funkcjonariusze na razie dają szansę złodziejowi. Jeżeli do 27 września mężczyzna zgłosi się do 2 komisariatu, to jego wizerunek pozostanie znany tylko prowadzącym śledztwo, a nie internautom, którzy już wielokrotnie pomagali policji w rozwiązaniu różnego rodzaju spraw. Profesjonalna sesja zdjęciowa, a później mobilna wystawa, która odwiedzi największe miasta województwa śląskiego – Katowice, Częstochowę, Bielsko-Białą i Rybnik. Modelami biorącymi udział w sesji na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach byli lokalni bohaterowie. To osoby, ale i instytucje biorące udział w projekcie Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Spośród 90 zgłoszeń do finału zakwalifikowała się 30. Wśród nich są też 2 gliwickie akcenty. Projekt Lokalni Bohaterowie Inspirują ma zmotywować mieszkańców regionu do oddolnych działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia oraz uświadomić, że przyszłość województwa śląskiego zależy od nas samych. W finałowej 30 znalazła się Agnieszka Batuk z Gliwic. Animatorka kulturalna, dziennikarka, pasjonatka teatru. Gliwiczanie, ale i nie tylko, znają ją jako trzon organizacyjny Festiwalu Artystów Ulicy Ulicznicy. Pani Agnieszka stoi także za kolektywem teatralnym Lufcik na Korbkę, który poprzez bezpłatne spektakle dla dzieci pomaga poznać historię Śląska oraz kształtuje przywiązanie do mikroojczyzny. Organizowała międzypokoleniowy zawrót głowy tworzony przez profesjonalnych aktorów wraz z seniorami oraz dziećmi z Centrum Wsparcia Rodzinnego Bumerang. Drugim podmiotem docenionym przez Urząd Marszałkowski jest Gliwickie Stowarzyszenie Cała Naprzód. Ich autorskimi projektami są cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców Skup Kultury, opierający się na idei Book Crossingu, koncert Hałas Miasta, promujący lokalne zespoły muzyczne, bieg postaw na Lewka, coroczne rozgrywki niedzielnej ligi futsalu, łączące idee promocji sportu oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Jak mogłaby wyglądać ulica Zwycięstwa po liftingu? Dowiemy się tego za co najmniej 7 miesięcy. Tyle czasu potrzeba na przygotowanie koncepcji przebudowy i zagospodarowania głównej arterii miasta. Przetarg na to zadanie wygrało i to chyba z korzyścią dla projektu Biuro Architektoniczne ProiArch z Gliwic. Pracownia za niecałe 110 tysięcy złotych przygotuje swoją propozycję na zagospodarowanie Zwycięstwa na odcinku od rynku do ulicy Dibuła. Idea zakłada utworzenie przestrzeni integrującej wszystkich uczestników ruchu. Wraz ze stworzeniem elementów małej architektury przy jednoczesnym uwzględnieniu stanu istniejącego infrastruktury podziemnej i zagospodarowania terenu. Oto jakie zmiany powinni uwzględnić projektanci, zapytaliśmy Gliwiczan. Im więcej sklepików, jakichś takich małych kawiarenek, a nie bank za bankiem, bank za bankiem. Kiedyś była zamknięta ulica, był taki okres. Już nie pamiętam lata, ale była zamknięta, było fajny deptak, tak, życie się odbywało, a teraz życia nie ma tutaj. Ja mam propozycję jedną, wyłączyć ruch kołowy z tej ulicy. To jest w ogóle, oprócz taksówek i oprócz autobusów, które służą ogółu, wszystkie te auta, one przejeżdżają, a szczególnie motocykle, to jest nie do wytrzymania. Zresztą pani sama widzi i słyszy, że tutaj niby jest ulica handlowa, prawda? I powinna być w szeregu miastach takie właśnie ulice są wyłączone z ruchu, tym bardziej, że tam obok są 2 równoległe ulice, i Dworcowa, i Wrocławska. One są jednokierunkowe, w jednym i w drugim kierunku spokojnie można by było to wyłączyć z ruchu. Powinno być dużo więcej jakichś takich miejsc dla ludzi, dla rozrywki i tak dalej.
Jest za dużo banków po prostu. No może bezpieczeństwo chyba tylko. No, piesi często wychodzą na ulicę nagle, no dużo samochodów, duży ruch jest. Też się poruszają dosyć dużą prędkością. Żadnych takich problemów chyba nie ma tutaj większych. Przede wszystkim zamknąłbym ją całkowicie, zrobił z niej deptak. Tyle. A reszta to już w zależności no, od architektów, które wiadomo. Przede wszystkim odświeżyłbym wszystkie te stare kamienice, bo są piękne i szkoda, żeby się niszczyły. Gliwice to miasto inteligencji technicznej, gdzie ludziom kultury nie żyje się być może łatwo. Mimo to kilku uznanych artystów mieszka i tworzy właśnie w naszym mieście. W tym tygodniu Andrzej Wawrzyczek odwiedził z kamerą pracownię Jerzego Jachowicza, rzeźbiarza i witrażysty, który zgodził się opowiedzieć nam o swojej twórczości. Duży regał, pudła, pudełka, rozumiem różne narzędzia i inne potrzebne rzeczy pochowane. Tak, w tych pudełkach mam tutaj tematycznie poukładany materiał i narzędzia do robienia z tego materiału. Tutaj akurat są szkła i materiały potrzebne do robienia witraży. Tutaj mam rzeczy do asamblaży. No i tutaj mam rzeźby, tu trochę takich betonowych odcisków, wycisku, bo ja robiąc taką rzeźbę muszę najpierw zrobić taką rzeźbę betonową. Muszę zrobić formę i później tą rzeźbę robię dopiero w formie. To nie jest rzeźba, do której się dostawia pojedynczo kółeczka i wychodzi taka postać, jaka już jest końcowy efekt. To trzeba niestety robić w formie. Oczywiście technika własna. Na technika zajęła mi bardzo dużo czasu, żeby dojść do tej formy, do której teraz jestem. To pochłonęło mi to bardzo dużo czasu. Natomiast teraz już wiem, no, technikę, żeby opanować własną, to wymaga czasu. Każdy to wie, to jest oczywiste. Ale za to później no, jest to technika, która wyróżnia artystę. No, bardzo by było dobrze. Chciałbym, żebym się wyróżniał czymś, ale też zbytnio na tym się nie koncentruję. Głównym moim jakimś tam celem robienia tego, co robię, to jest robienie dla siebie, dla swojej satysfakcji, dla swoich jakichś przemyśleń, dla swoich jakichś realizacji, poszukiwań. Cały reportaż z pracowni Jerzego Jachowicza jeszcze dziś w programie Z kamerą wśród ludzi. Serdecznie zapraszam. Materiał będzie też do zobaczenia na naszej stronie tvimperium.pl. Nie miękną echa ostatniej, kolejnej z rzędu przegranej Piasta Gliwice. Fotel trenera Wdowczyka niebiesko-czerwonych jest coraz cieplejszy. Na jego miejscu, według informacji Dziennika Zachodniego, miałby się pojawić Waldemar Fornalik. Jednak w klubie oficjalnie nikt o zmianie szkoleniowca nie mówi. Dużo mówi się natomiast o eliminacjach do prestiżowej imprezy, która odbędzie się wkrótce na stadionie przy Okrzei. W dniach 4-10 października reprezentacja Polski do lat 19 rozegra turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy. Podopieczni Dariusza Dźwigały rozpoczną swoje zmagania meczem z Irlandią Północną, który zostanie rozegrany w Gliwicach. Spotkanie biało-czerwonych odbędzie się 4 października na Stadionie Miejskim w Gliwicach. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 16. 3 dni później przy Okrzei rozegrane zostanie starcie pomiędzy reprezentacją Niemiec a Irlandią Północną. Początek meczu o godzinie 12. Pozostałe spotkania turnieju kwalifikacyjnego odbędą się w Zabrzu oraz Chorzowie. Bilety na mecze będą bezpłatne. Za ich dystrybucję odpowiada Śląski Związek Piłki Nożnej. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Wyniki naszej codziennej pracy można oglądać w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Na naszym portalu informacyjnym tvimperium.pl znajdziecie Państwo garść informacji z miasta. Kolejne wiadomości jutro o tej samej stałej porze. Do zobaczenia.